Wojskowy Michalskor. Zapraszam. Partnerami odcinka są Matsport i Active Team. Trzecia kolejka czwartej ligi podkarpackiej. Czarni 6 kontra Orzeł Przeworsk. Za chwilę rozpoczniemy to spotkanie. Dzień dobry. I mamy pierwszy gwizdek rozpoczynający spotkanie. Niech wygra lepszy. I będzie. Pierwsza w tym meczu żółta kartka dla gości. Pewnie broni bramkarz. Strzał. Obok bramki. Inne podanie. I sędzia każe wstać. Że niby faul. W mur, dobitka i złapał bramkarz. Wyprzedzenie. Paul, będziemy mieć na pewno karteczkę. Tak jest, żółta. Zagwizdza i... I nie ma bramki. Brawo marszu, dobrze, dobrze! Rzut rożny. I jak to się stało, że tu nie ma bramki? Sędzia zakończy nam pierwszą połowę spotkania. Bezbramkowy remis po pierwszej połowie, a więc wynik spotkania pozostaje otwarty. Rozpoczynamy drugą połowę. O, dzień dobry, po raz drugi. Rzucał tu. Pięknie teraz bramkarz. Okazja. I strzał obok bramki. Ale nagrodzony brawami. Przechwyt piłki w środku pola. Zdanie. Zablokowany będzie rzut rożny. Zagranie. Kolejna dobra interwencja obrony. Sędzia nie gwizdza. I strzał. Obok bramki. Mamy rzut rożny. Szansa. Środkowanie. Złapał bramkarz. Kapitalnie teraz obrońca wybija piłkę z linii bramkowej. Strzał. Nad bramką. Będzie okazja. Strzał. Świetny bramkarz. Jedna klepka. Siedem,
przeszła piłka przez pole karne. I przestrzelone teraz. Mamy bramkę. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Drużyna gości wysuwa się na prowadzenie 1-0. Orzeł Przeworsk. W 89 minucie meczu strzela pierwszego gola w tym spotkaniu. Zobaczmy powtórkę tego strzału. Po wrzucie z autu przed burzeniu. Czarni 6, Orzeł Przeworsk 0-1. Będzie okazja. Pięknie broni bramkarz. 4 doliczone minuty. Już wszyscy zawodnicy. Dobrze broni bramkarz. Jeszcze będzie rzut rożny. Koniec spotkania. Mamy gwizdek kończący spotkanie. Orzeł Przeworsk 1, LKS Czarni 6, 0. Dziękuję wszystkim sympatykom za obecność na stadionie. Było około 280 kibiców. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.